Siemanko, siemanko, kochani. Kurczę, dawno do was nie gadałam. Nie planowałam teraz nawet nagrywać żadnego vloga konkretnego, ale wstałam rano, na wschód słońca nie udało się. Jest godzina 6:05. Łapiemy właśnie wschód słońca, trochę za późno. Pokażę wam, jak wygląda sytuacja i pogadam trochę do was później. Siemanko, kochani, po raz kolejny dzisiaj się z wami witam. Dwa razy, z samego rana dwa razy. Zobaczymy, ile razy jeszcze się z wami przywitam. Poranny taki spacerek po plaży zaliczony. No a teraz mam nadzieję, że widzicie, bo chciałam wam pokazać ładny widok, więc siedzę, kurczę, teraz nad Infinity Pool, który jest nad samym oceanem. Słuchajcie, w ogóle teraz mam tak cudowny tydzień. Przyjechał do mnie mój chłopak i chyba pierwszy raz od wielu lat tak naprawdę. Nie wstydzę się powiedzieć mój chłopak. Nie wstydzę, dlatego że ja wcześniej miałam takie związki, niezwiązki, że ja nawet nie wiedziałam, czy my razem jesteśmy, czy nie jesteśmy. To wszystko było jakieś takie krótkie i tak dalej. A teraz jestem pierwszy raz od wielu lat z kimś, kto... Nie wiem, nawet się nie zastanawiam, czy to mój chłopak, czy nie. Jakieś dziwne światło mi się tam ustawiło, pogrzebałam trochę w ustawieniach i już to tutaj pozmieniałam. Więc słuchajcie, przyjechał do mnie w poniedziałek wieczorem i w ogóle chciałam mu zrobić niespodziankę. Więc pomyślałam sobie, dobra, to oszukam go, że nie mogę przyjechać na lotnisko. Już tak sobie pomyślałam, że może mu wkręcę, że nie wiem, że coś złego zjadłam, wiecie, że się trochę rozchorowałam. A tutaj się w ogóle okazało, że nawet nie musiałam go okłamywać. Także bardzo się z tego powodu cieszę, bo on mi po prostu powiedział, że dobra, to wiesz co, to będzie późno w nocy, jak ja wyląduję, on tam lądował o 11 wieczorem. No i mi powiedział, że w takim razie po prostu wezmę taksówkę i widzimy się w domu. No więc ja powiedziałam, no tak, tak, jakby w ogóle nie podejmowałam tego tematu. No i wzięłam brut, czyli takie coś podobnego do prosecco, bo tak sobie pomyślałam, że kurczę, jak celebrować, no to z bąbelkami. No i czekałam na niego na lotnisku z właśnie tym brutem, z jakimś tam ciastkiem i go zaskoczyłam. I w ogóle, słuchajcie, następnego dnia od razu, we wtorek, tak się fajnie złożyło, że moja koleżanka Marta, Blond on the Road, jakbyście chcieli obczaić, blondontheroad.pl, bardzo fajna dziewczyna, zaprosiła mnie i kilkoro naszych znajomych na swoją urodziny. No i tam zamiast prezentu mieliśmy wszyscy się złożyć na, ale pięknie, teraz słońce wychodzi, mieliśmy się wszyscy złożyć na łódkę, $85, więc w ogóle strasznie spoko i wypłynęliśmy z portu, w którym jeszcze nigdy mnie nie było, port Benoa na wschodnim wybrzeżu Bali, tylko to jest taki dziwny obszar, że tam jest dużo takich podmokłych terenów, w ogóle to jak nie Bali wygląda, no i mieliśmy prywatną łódkę na cały dzień, taki jacht, można by powiedzieć, z DJ-em, tam z jakimiś napojami, z przysmakami i tak dalej. I właśnie wzięłam tego mojego, właśnie tam spytałam się wcześniej Marty, czy mogę go wziąć, więc to była w ogóle taka fajna okazja, no bo trochę się już znamy. Nie jakoś strasznie długo, ale też już trochę się znamy. I to była fajna okazja, żeby on poznał moich znajomych. I w ogóle też tak fajnie się złożyło, że tam było dużo osób, których ja nie znałam. Ja może znałam z 5 osób, a byliśmy w 15 osób chyba, albo 20. Więc też było tak fajnie, że ja też poznawałam tam nowe osoby, więc to była taka sytuacja fajna dla nas obojga. No i właśnie niesamowite było to, żeby zobaczyć, jak on wchodzi w interakcję z innymi ludźmi, no bo to też dużo mówi o człowieku. I miał chyba najłatwiejsze zadanie na świecie, bo po prostu każda osoba, która była na tej łódce, była każda osoba, z którą rozmawiałam, bo nie ze wszystkimi rozmawiałam, ale rozmawiałam prawie z każdą osobą, wszyscy byli tacy w ogóle spoko. Każdy trochę jakby z innej parafii, w sensie każdy tutaj też, ci ludzie, co mieszkają na Bali, to każdy ma, wiecie, taką zupełnie, no zresztą każdy człowiek na całym świecie ma inną historię, ale mieliśmy ludzi z wielu różnych państw, zajmujących się totalnie dziwnymi rzeczami, niektórzy. Zresztą ja też mam trochę dziwną pracę, jak ktoś się mnie pyta, czym się zajmujesz i mówię, że jestem youtuberką, to nie wiem, sama, co, znaczy ja to lubię, ale to też jest taka dziwna praca, taki dziwny zawód. I wszyscy byli w ogóle tacy po prostu mega spoko, że się z nimi super bawiłam, ale byli po prostu też mili. Więc to było naprawdę super. W ogóle on się najbardziej zziomował z dziewczyn, z moją najbliższą koleżanką Emmą, najbliższą, która była tam, no i z Martą oczywiście też, no bo z Martą też jestem blisko, więc strasznie mi się to podobało, że właśnie mówił, że Boże, jaka ta Emma jest super, Marta też w ogóle zarąbista i w ogóle poznał jakichś tam nowych znajomych, wymienili się nawet numerami WhatsApp, także w ogóle wiecie, dla mnie to jest normalnie no mega.
no bo on tutaj nie mieszka i on do mnie przyleciał w odwiedziny z Australii. Ja na razie nie jestem gotowa jeszcze, żeby polecieć do Australii ze względu na strach przed lataniem, ale to jest coś, nad czym pracuję teraz nie tak bezpośrednio, ale pracuję w takim sensie, że bardzo mocno dbam o swoje zdrowie psychiczne. Mam w ogóle tyle update'ów Wam do opowiedzenia, bo miałam 1,5 tygodnia temu chyba jeden z gorszych, może nie do końca, ale miałam strasznie trudny okres w moim życiu. Ale wiedziałam, że te momenty trudne są, prowadzą ku czemuś dobremu, więc to było takie, że bardzo się źle czułam mentalnie, ale też przez to fizycznie, ale też jednocześnie wiedziałam, dlaczego ja się tak czuję i wiedziałam, do czego mnie to prowadzi. Patrzę jak na podgląd, muszę pamiętać, żeby prostować plecy, bo ostatnio mam skłonność do siedzenia tak, więc będę teraz się po prostu wyginać. No i właśnie wróciliśmy we wtorek z tej imprezy. W ogóle wiecie, my zaczęliśmy imprezę o 10 rano, a skończyliśmy o 10 rano, co ja Wam mówię, o 8. O 8 rano się w porcie spotkaliśmy. No ja imprezkę trochę później zaczęłam, właśnie chyba o 10. A skończyliśmy, no w domu byliśmy chyba o 9 wieczorem, ale czuliśmy się jakby była pierwsza w nocy. No więc później taki jeden spokojny dzień i zabukowałam takie przepiękne miejsce dla nas obojga. My zatrzymaliśmy się w glampingu. Czyli to są, sorry, że ja jeszcze syplenię, ale jestem jeszcze przed kawką poranną. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie są takie ekskluzywne namioty. Ekskluzywne tak pokazuję, no bo bywałam w bardziej ekskluzywnych miejscach, aczkolwiek to są jak na namioty ekskluzywne miejsca. Zaczęli teraz chyba kosić trawę, ale mam nadzieję, że nie słychać tego aż tak za bardzo. I mamy zejście na ocean, więc jest naprawdę bardzo fajnie, bo no ode mnie z domu no to musimy jechać na skuterze. A tutaj po prostu poszliśmy sobie dzisiaj na poranny spacerek po plaży. Nie było nikogo na plaży. Spóźniliśmy się na wschód słońca, ale jeszcze było widać, jak ta kulka słońca tak wstawała, wiecie, i szła do góry. I właśnie jak wychodziliśmy dzisiaj na poranny spacer, to pierwszy raz od takiego dłuższego czasu poczułam, dziś będę vlogować. I pierwszy raz miałam tak, że nie myślałam sobie, że o, już czas najwyższy vlogować, bo tyle czasu nie nagrywałam, tylko to po prostu była taka nieodparta chęć, więc też mu powiedziałam, że kurczę, dziękuję, bo na pewno jesteś w ogóle częścią tego, dlaczego się poczułam na tyle komfortowo, że chcę sobie po prostu povlogować. On teraz siedzi i pracuje, bo ma taką pracę, że może dużą część wykonywać zdalnie, no i za chyba 30 minut ma wrócić i mamy tutaj śniadanie jeszcze wliczone w cenę. Więc to też jest spoko. A w ogóle słuchajcie, taka jest palma, która jest troszeczkę pochylona i próbowałam wczoraj na nią wejść. I taki fail totalny, w ogóle nie wiedziałam, jak się za to zabrać. I dzisiaj, dosłownie przed tym, jak zaczęłam vloga nagrywać, poszłam jeszcze raz na tę palmę i znalazłam sposób, jak wejść na palmę. I tak sobie pomyślałam, zrobię z tego Reelsa zaraz, więc jak chcecie, to zapraszam na Instagram, bo pewnie już ten Reels tam się pojawił. I zrobię takiego Reelsa, tak sobie pomyślałam, kurczę, jakie to jest śmieszne, że takie głupie wejście na palmę. Ale to jest jedna z tych rzeczy, która pokazuje, że można być beznadziejnym i nie dawać sobie rady w czymś na początku, nawet w takich trywialnych rzeczach, ale to się odnosi do większości rzeczy. I możecie sobie pomyśleć, nigdy nie dam rady wejść na tę palmę. Głupio to brzmi, ale rozumiecie, o co mi chodzi, że ta palma to jest taka symbolika też trochę. I jeżeli byście sobie pomyśleli, no nigdy nie wejdę na tę palmę, rzeczywiście, no to nie wejdziecie na tę palmę. Ale jeżeli spróbujecie jeden raz, drugi, trzeci raz, zastanowicie się może nad inną techniką, nie będziecie wchodzić w taki sam sposób, jak próbowaliście wcześniej, no bo po co robić dwa razy coś, co nie zadziałało? Bez sensu, prawda? Ja dzisiaj spróbowałam wejść w innej pozycji, no to jak będziecie próbować, się nie poddacie, no to wtedy może się udać. No i mi się udało. I znowu, ta palma to jest tylko symbolika, to jest tylko taka metafora. Poranna taka trochę, trochę mi się, wiecie, plącze jeszcze język, ale myślę, że dobrze o takich rzeczach jest pamiętać. Widzimy się później, jak sobie już zjem jakieś śniadanie, idę się napić kawy, ale pięknie słońce teraz wyszło zza palm. W ogóle wiecie co, mam teraz taki widok, że czuję się jak w takich, oj, Boże, telefon zaraz rozbije, czuję się jak w takich starych teledyskach, jakichś takich Coco Jumbo i tak dalej. Bo oni zawsze te teledyski nagrywali, jak były jakieś takie kolory szalone słońca i zawsze były palmy i takie słońce intensywne, kolorowe. Na filmie tego aż tak bardzo nie widać, ale wkleję Wam, co teraz widzę przed sobą. Ja w ogóle mam szał na punkcie palm, także po prostu tutaj czuję się, jakbym była w
takim kolejnym moim mini raju po prostu. I bardzo mi z tym dobrze. Czekam jeszcze na mojego towarzysza, więc na razie nie brałam jedzenia, ale wzięłam sobie kawkę i pokażę Wam, kurczę, przy jakim stoliku siedzę, zobaczcie. Ja wiem, że ta plaża to nie jest najpiękniejsza plaża na świecie, ale tak naprawdę to dla mnie ważniejszy jest jakiś klimat, vibe taki, taka dobra energia. I teraz powiedziałabym, że się zrobiło dosyć tłoczno na plaży, bo jak my chodziliśmy, to nie było ani jednej osoby, ale nadal, zobaczcie, ja się śmieję oczywiście, jak mówię, że jest tłoczno. Ja, zobaczcie, jak spokojnie tutaj jest. Pokażę Wam, jak wygląda bufet. W ogóle zobaczcie, tam jest to Infinity Pool. Tutaj mamy widok na ocean. I tutaj mamy mamy dzbanki z kawą, mamy lemoniady różnego rodzaju. Tutaj mamy stację do gotowania naleśników porannych. Peggy. Tutaj stację do gotowania z jajkami. Także jest w ogóle mega spoko. Zobaczcie, tu moja siostra by była w siódmym niebie, bo jest dużo słodkich rzeczy, a moja siostra uwielbia słodkie. Mamy, a to jest tak, do naleśników, bo jest crepes, no to zarąbiście, bo ja ostatnio w ogóle tak mam ochotę na naleśniki. Można wziąć z owocami, jest taki w ogóle super, jest ten bufet. Tutaj są takie naleśniki lokalne, ja je uwielbiam, one są z kokosem. Cudowne są po prostu i tutaj mamy różne sosy, pomidorowe, mamy chili, sojowe sosy i tutaj do jajek mamy dodatki, o Jezu, ale to będzie śniadanie po prostu. It's amazing, isn't it? Tutaj to nawet nie wiem, co my mamy. O ja, mamy pastę. Did you see that? We have pasta for breakfast. Yeah, we have penne. And I think it's even vegetarian. It looks amazing. Oh my gosh. Okay, I'm gonna start my diet tomorrow. Okay, that's for you. Tutaj mamy jakieś, zobaczcie, o jakie... Did you see that? Now? Did you see a small breakfast dessert? Oh yeah. They're beautiful, aren't they? Tutaj stacja z sałatkami. O Jezu, słuchajcie, dostałam oczopląsu. Idę się zorganizować, bo po prostu nie wiem, za co się zabrać. Mangustynki. Uwielbiam te owoce. Ale pięknie tutaj jest. W sensie jedzenie niesamowite. Śniadanie, które tutaj dzisiaj mam, jest po prostu tak zarąbiste, że ja nie wiem w ogóle, co brać. I już teraz wzięłam drugi talerz jedzenia. Na początku miałam jakieś tam jajko, jajecznicę, dużo różnych innych rzeczy. A teraz chciałam Wam pokazać, dlaczego nie jem bufetów. Bo... właśnie jem pastę, ja makaron na śniadanie, tak nie spodziewałam się tego, ale mamy po prostu tyle dobrych opcji, ja nie potrafię siebie kontrolować, jak mam bufet, dlatego że zazwyczaj staram się do bufetów nie chodzić, no ale w ogóle ten to jest jakiś kosmos, naprawdę, już dawno tak dobrego nie widziałam, jeszcze w ogóle tego świeże owoce, świeży sok, kawka, jest no pięknie jest. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, zwłaszcza z takimi małymi pieskami. Zośka pilnuje swoje miski z jedzeniem, a Peanut pilnuje mnie. Wiecie co, w ogóle nie jechałam aż tak strasznie długo, bo zatrzymałam się w miejscu, które Google Maps mi wyliczało, że jakby trasa będzie trwała 35 minut, a jechałam 25, także całkiem nieźle, 1/3 drogi krócej niż to, co mi wyliczało. Ojej, przepraszam cię, Peanut. Próbuję tutaj jakieś lepsze światło znaleźć, ale nie mam tutaj najlepszego światła. Siadam teraz do pracy, bo mam zaległości z Top Model. Zawsze nagrywam na czas te wszystkie odcinki Top Model, ale w tym tygodniu jakoś tak dałam sobie po prostu trochę bardziej na luz, żeby przyjemniej czas trochę spędzić. Powiem Wam w ogóle, że miałam ostatnio strasznie przełomowe momenty na mojej terapii i bardzo dużo rzeczy zrozumiałam, bardzo dużo rzeczy mi kliknęło w głowie. I w ogóle już myślałam, że tak całkowicie, wiecie, no może nie całkowicie, ale że wszystkie jakieś problemy za mną. A powiem Wam, że dzisiaj pomimo tego, że wszystko pięknie, wszystko ładnie, kurczę, jakiś atak paniki mnie dopadł, anxiety mnie dopadło. No i właśnie usiądę sobie chyba trochę i postaram się z tym powalczyć. Ale i tak jestem generalnie, tak patrzę tutaj, żeby Peanut mi sałatki nie zjadła, bo położyłam sałatkę na stole. Peanut, no. Dobra, nie zjada. Ale wiecie co, i tak jest o wiele lepiej niż to, co było wcześniej. Także no, cieszę się, bo widzę, że są efekty, że po prostu zaczynam się lepiej czuć, no ale... jednak nie można spocząć na laurach i nie może być tak, że jak już nam się wydaje, że jest wszystko w porządku, to po prostu przestać nad sobą pracować, bo wcale nie jest w porządku jeszcze niestety. Także idę się trochę wyciszyć, popracuję sobie przed komputerem, mam do zmontowania chyba dwa odcinki i dzięki, że byliście ze mną dzisiaj.
we vlogu w bardzo ładnym miejscu. W ogóle nie nagrałam Wam tego, ale poszliśmy na spacer 1,5-godzinny, więc mam dzisiaj odhaczone 9000 kroków. Także całkiem było przyjemnie, ale jak możecie zobaczyć, chyba ja się czerwona zrobiłam, bo nie nakładałam dzisiaj podkładu w ogóle, tylko mam tusz. Sorry, że tak patrzę, tylko mam tusz na rzęsach i po prostu aż taka cała czerwona się zrobiłam, ale nie od, od tego peanut no. A, próbowała już wejść na stół. Ty, mały maluchu, w ogóle muszę tam sprzątnąć kable, przed chwilą wszystkie wyrzuciłam na kanapę. Nie od tego, że się spaliłam od słońca, jestem czerwona, tylko od tego, że po prostu dużo chodziliśmy i się po prostu zmachałam. Jest dzisiaj strasznie gorąco. No to w sumie jak każdego dnia. Ale fajnie było przejść taki spacerek i w ogóle fajnie, że mogłam pójść razem z nim do miejsc, w których ja jeszcze nigdy nie byłam. Bo łaziliśmy w takiej okolicy, gdzie były plaże, których nigdy nie widziałam. To też fajnie, bo mogliśmy trochę razem sobie podgrywać, no, poodkrywać. No to żegnam się z Wami, tak na szybko dzisiaj nagrałam i życzę miłego dnia i do zobaczenia, kochani, buziaczki i bye bye. A tak jeszcze na koniec chciałam dodać odwagi wszystkim z Was, którzy mierzą się z jakimiś problemami i chciałam tylko przypomnieć, że możecie sobie pomóc, że będzie lepiej. Może być czasami trudno, może być ciężko, też dlatego będę się dzieliła w ogóle moimi przemyśleniami, bo ostatnio dostałam dosyć sporo wiadomości prywatnych od niektórych z Was, w których napisaliście. Głównie napisałyście, że oglądanie moich odcinków było dla Was jakąś ulgą w trudnych momentach, więc bardzo dziękuję, że się takimi rzeczami dzielicie, bo to naprawdę dużo dla mnie znaczy. I ja też sama, jak mam jakieś trudne momenty, to pomaga mi rozmawianie też z moimi znajomymi, którzy mierzą się z trochę czasami bardziej podobnymi, troszeczkę czasami mniej podobnymi problemami, ale jakoś tak, jak czuje się człowiek raźniej, to wydaje mi się, że jest siła i łatwiej wszystko można przetrwać. I tego Wam właśnie życzę, żeby Wam było po prostu łatwiej wyzdrowieć, jeżeli tego potrzebujecie.